Witam wszystkich serdecznie. Kolejne tygodniowe podsumowanie, co się dzieje w garażu. Troszeczkę tutaj urosło przez ten tydzień, ale jeszcze troszeczkę jest daleko. Ale jesteśmy bliżej niż dalej. Mniejsza i większa metamorfoza od strony grubych kabluszków. Każdy w innym kolorze. Dla każdego coś dobrego. No i też troszeczkę się podziało przy agregacie z kosiarki. No, w akumulatorowni też troszkę się podziało. Jest mała różnica. Mniejsze i większe postępy przy grzejniku. Mamy głowice i zaworki. A więc zaczniemy tutaj od agregatu, jak zawsze. Mamy pasek, jest za długi, ale już mam pomysł na napinacz, więc w ciągu kolejnego tygodnia będzie zrobione. Tutaj były poprawki. To może będzie pokazane, jak już będzie wszystko gotowe. No to też będę musiał demontować. Zobaczycie w najbliższym czasie, jak to idzie. Troszeczkę pokręciłem silnikiem, bo w sumie stał ponad tydzień. No, ponad tydzień. Grubo ponad tydzień. Prawie że miesiąc. Więc troszeczkę ruszyłem, żeby się olej rozruszał. Niestety akumulator się ładuje. Tutaj go widać, tam jest. Się ładuje. Możliwe, że będę wymieniał termostaty. Mam tutaj termostat oryginalny z Nissana, pierwszy montaż. To było z mojego. Później wymieniałem w moim przy wymianie pompy. Też Ori była pompa. Przy pierwszej wymianie pompy wymieniłem też termostat. No i tutaj mam nowy termostat do tutaj pompy. Tutaj to jest. Jakby ktoś był zainteresowany, a była rozmowa na ten temat, zrobię odcinek, jak to ma wyglądać. Przynajmniej tutaj jest fajne dojście. I coś się jeszcze zmieniło. Wymiennik dostał podkładkę prowizoryczną. Troszeczkę się odpowietrzyło, jak poruszałem sobie silnikiem. Jak silnik się pokręcił, się odpowietrzyło, troszeczkę musiałem dolać. Tak, prace tu postępują. Tutaj za dużo się nie podziało. Tutaj dalej kombinuję nad wiązką elektryczną, żeby wentylatory działały. Tu za dużo się nie podziało. Jedynie myślę, żeby później to przenieść tutaj gdzieś wyżej, żeby było bardziej czytelne, co się dzieje z silnikiem. Ale na to jeszcze przyjdzie czas, więc lecimy dalej. Przy instalacji, tu przy płytach, dużo się podziało, jest porządek, zostały jeszcze 4 marudery, bo mi troszeczkę brakło zakówek, nie zaś jest okres oczekiwania na części, jak to się mówi. Góra zostały jeszcze tylko 2 marudery, ale one też za jakiś czas znikną. Tu zostało jeszcze 4, pozbyliśmy się kolanek, przynajmniej z jednej strony. Tutaj troszeczkę części, co znikło. Takie nie reklamuję sprzętu, tylko co będzie robione. Możecie się domyśleć, ale nie zdradzę tajemnicy. Co będzie robione, to będzie pokazane w następnym odcinku i to będzie powiązane z tym. Też nie będę reklamował, jakie to są produkty, gdzie kupiłem. Każdy się może dopytać, poszukać w necie, znajdzie. A tutaj co? Lecimy, bo fajnie jeszcze wyszło dzisiaj słoneczko. Tutaj stoimy, bo sobie wyłączyłem jeden obwód. Tutaj grzejemy wodę i ładujemy wszystkie moje powerbanki, bo na powerbankach leciałem przez ostatnie kilka dni. No i w końcu muszę się wziąć w zimie, jak będzie czas, żeby tą szafę uruchomić. Wszystko jest przygotowane, ale nie ma kiedy. No i grzejemy sobie klimatyzacją przenośną. Jest tutaj podłączona. Do mojego rekuperatora. Mam już nakupione materiały do zalewania wody. Instalacji tutaj są koncentraty, tu są zwykłe płyny chłodnicze. Tu jeszcze mam niedobitki, ale to użyję przy płukaniu. I tam jeszcze mam z mojej instalacji. Pytanie do Was, szczere pytanie. Mam nową chłodnicę. Nówka cewka. I teraz jest pytanie za 100 punktów. Czy wymienić za tą chłodnicę nową? Ta jest już
Tadeusz umiera, powiedzmy sobie szczerze, ona umiera. Później porobię zdjęcia, może będzie widać. Ona po prostu, tu jak jest włączony silnik, ona tutaj zaczyna moczyć. Silnik się musiał nieraz przegrzać i po prostu jest spękana w tym miejscu i ona moczy. I mam taki skryty plan, żeby nową wsadzić do mojego aktualnie używanego samochodu. Z mojego samochodu wsadzić tu, czyli dwie zmiany, a to jako rezerwa, zabezpieczenie dać na mały obieg. No i troszeczkę też prace postępują na agregacie kosiarki, żeby pomału dostał części, które powinien. Dostał bak z Romecika. Jak widać, troszeczkę był powgniatany i sobie kiedyś go wymieniłem za ten, co mam teraz, pomalowany sprayem. Kiedyś moją T3, bo to jest Romet T3, trzybiegowy Romet z silnikiem rometowskim, nie jadłowskim. Mało tego było i chcę go wskrzesić, ale jest naprawdę brak części. Ale to kiedyś. I tak, mamy jeszcze tłumik do mojego, bo mój końcowy umiera. A raczej już umarł, tylko zrobiłem mu resuscytację. Mam nadzieję, że dobrze mówię. A ten będzie montowany za jakiś czas, więc dojdzie mi jeden tłumik więcej. Albo przyjdzie on do tego układu, albo on przyjdzie do tego układu. Wyjdzie w praniu, jak to się mówi. Udało się zamontować redukcję, bo to jest 1,4 cala, gdzieś tu nawet powinno być napisane. Ale to dobrze widać tutaj na tych starych korkach. 1,4. Wkręciło się redukcję na 3/4. Kiedyś ten grzejnik miałem w łazience i on leciał na pół cala, więc 3/4 cala będzie magią dla niego. Jedynie troszeczkę ten mały przelot mnie niepokoi, ale to jest ponad 1000 litrów według zaworu, według specyfikacji ponad 1000 litrów przepływu ma ten zawór, więc powinno dać radę. Nie obyło się bez mniejszych, większych problemów. Będzie to pokazane za chwilkę. No, jak widać, troszeczkę jest to cięższe niż myślałem, bo troszeczkę to wciągło w dół, dlatego na cegłówkach stoi. Później jeszcze pokażę, wrzucę materiał, jak to było mniej więcej czyszczone, jak to wygląda. Bo jeszcze muszę tutaj dołem go wydmuchać, wyczyścić. No i dla tych, co się biorą dopiero za centralne, polecam takie klucze. To znaczy taką nasadkę. Ja to robiłem różnymi kluczami, ale to jest... jak to się mówi, jak robicie jedną rzecz, daje to radę, ale jak robicie więcej, to warto zainwestować, szkoda czasu, pieniędzy i poobijanych rąk. Więc dobra, tyle z grzejnika. W akumulatorowni też się troszeczkę podziało. Troszeczkę tutaj już się przerzedziło z tych starych kabli głośnikowych. Dużo już ich nie zostało, ale jeszcze coś jest. No i tak troszeczkę wyszło, że mam pooznaczane, chociaż jeszcze nad oznaczeniami muszę popracować. Wyszło niebiesko-żółto, żółto-niebiesko, jak tam kto woli. Nie zrobiłem biało-czerwono, żeby nie było zbytnio radośnie. No ale brałem to pod uwagę, żeby było patriotycznie. Ale nie będziemy polityki wciągać do fotowoltaiki i magazynu energii. Więc tutaj już, jak to się mówi, mamy pociągnięte grubasy, czyli górę mamy zgrubasowaną, nazwijmy to tak. Tutaj też już mamy jednego grubasa. To jeszcze reszta wymaga poprzełączeń i tak dalej, i tak dalej. Więc jak to się mówi, idzie to pomału do przodu, ale jak to mówią u nas, Stich a Durch. Troszeczkę do przodu, troszeczkę do tyłu, ale idzie. Więc dzięki wielkie, jak ktoś obejrzał do końca, może rzucić lajka albo subskrypcję, polecić. Skomentować, jak chcecie komentować, śmiało piszcie pytania albo spostrzeżenia. To ja dziękuję bardzo. Życzę jeszcze miłego dzionka. Na razie. Cześć.
A więc krótka próba działania, bo troszeczkę tutaj się podziało. Stacyjkę mam gdzieś tu. Mam mniej więcej założone paski. Później pokażę, co tutaj było robione. Albo prędzej będzie pokazane. Chyba później. To co, ja wrzucę was na statyw. Będziecie patrzeć, co się dzieje tu. A mnie to też interesuje, co się będzie działo. I nie wiem, czy uda się złapać tutaj. Nie złapiecie. Teraz kombinuję z kamerą, żeby złapać, czy obrotomierz zacznie działać. Jest obrotomierz tu. Tutaj w rogu. A tutaj będziemy patrzeć, co się dzieje na alternatorze. Dobra, zakręcimy. Oj, chyba akumulator padnął. Muszę zmierzyć akumulator, bo chyba coś jest nie tak, bo nie chcę za bardzo kręcić.